Co może zrobić przyszła mama, żeby dziecko było lepsze i mądrzejsze? Spodziewasz się dziecka? Czy wiesz, że mózg i układ nerwowy dziecka rozwijają się już w łonie matki? Przygotowując się do bycia mamą, na pewno zadajesz sobie sporo trudu, żeby wprawić się w dobre emocje, ponieważ wiesz, że dziecko odczuwa Twoje emocje. Zdrowo się odżywiasz, odpoczywasz, głaszczesz się po brzuchu, mówisz do dzidziusia, śpiewasz dzidziusiowi, robisz bardzo dużo, żeby dziecko czuło się dobrze i żeby przygotować się do roli bycia fajną, świadomą, dobrą mamą. Zastanawiałaś się może, kochana, która sytuacja jest dla dziecka lepsza? Czy ta, w której mama rezygnuje z pracy, rezygnuje z większej aktywności fizycznej, jest sobie w domu, oczekuje dzidziusia, siedzi, czeka na dzidziusia, pozwala dbać o siebie, wypoczywa, robi głównie to, że leży i pachnie oraz jest w ciąży. Czy to jest lepsze dla dziecka niż sytuacja, gdzie mama jest aktywna, pracuje, jeżeli praca jej na to pozwala, warunki są dostosowane, jest aktywna fizycznie, chodzi być może na fitness dla kobiet w ciąży, chodzi na basen, porusza się. Która sytuacja jest lepsza dla dziecka? Wiele osób powie, że pierwsza sytuacja, ponieważ w ciąży należy się oszczędzać, należy zrezygnować z wysiłku fizycznego i nie jest to całkiem niedorzeczne. Oczywiście, że tak, nie możemy w ciąży dźwigać ciężarów. Jednak na co należy zwrócić uwagę? W ciąży w mózgu dziecka przez każdą minutę przybywa około 250 tysięcy komórek nerwowych. Kiedy dziecko już się urodzi, produkcja neuronów jest zakończona. Nie przybędzie już ani jeden neuron więcej. Oczywiście one powiększą swoją objętość, tworząc dendryty, natomiast nie będzie już niczego nowego. Czyli produkcja komórek nerwowych jest zakończona w momencie urodzenia dziecka. To, co dzieje się w okresie prenatalnym w łonie matki, jest kluczowe dla późniejszych zdolności rozwoju oraz inteligencji dziecka. Nie w każdych warunkach te 250 tysięcy komórek się tworzy. Jakie to muszą być warunki? Otóż mózg musi być stymulowany i odbierać pewne bodźce. Jakież to bodźce? Tym bodźcem jest ruch. Kiedy nie ma ruchu, kiedy kobieta się nie porusza, kiedy płód nie czuje ruchów, żadnego kołysania, bujania, nic, mózg nie pracuje. Mózg malutkiego dziecka w łonie matki jest stymulowany ruchem. Jak to działa? Możesz sobie wyobrazić ogród, który ma tylko dwie ścieżki, tak na krzyż. Bardzo trudno jest dojść do kwiatuszka, który rośnie a gdzieś tam w tym punkcie, tak? Bo musisz chodzić naokoło po kwadratach. Natomiast kiedy ten ogród ma bardzo dużo ścieżek, bardzo szybko możesz dojść w takie miejsce, jakie chcesz. Im większa sieć ścieżek, im większa komunikacja, tym szybciej możesz sobie zorganizować to, czego potrzebujesz. Tak samo właśnie jest w mózgu. Im więcej szlaków neuronalnych, im więcej ścieżek, im więcej połączeń, im więcej dróg, tym większa sprawność intelektualna. Tym szybciej dziecko myśli, tym sprawniejsze myślenie, tym wyższe IQ. Zależy to od właśnie ilości połączeń neuronalnych. Dlatego tak ważne jest, abyś w ciąży poruszała się. Nikt nie mówi o wielkim wysiłku fizycznym, ale mówię nawet o delikatnych ruchach. Kiedy leżysz, przynajmniej pokołysz się. Kiedy stoisz, również się pokołysz. Kiedy siedzisz, usiądź na fotelu bujanym. Spraw sobie hamak. Kiedy odpoczywasz, bujaj się również. Takie ruchy są niezwykle ważne, ponieważ stymulują wzrost i wytwarzanie się komórek nerwowych w mózgu Twojego jeszcze nienarodzonego dziecka. Pamiętaj, jak się narodzi, produkcja jest skończona. Ale powiesz mi, no dobrze, a co w sytuacji, kiedy ciąża jest zagrożona i lekarz zalecił leżenie? Moja kochana, w tej sytuacji nie ma dyskusji. Życie i zdrowie Twojego dziecka jest najważniejsze. Leżysz i koniec.
Jednak, jeżeli możesz, to delikatnie się w łóżku pokołysz, przynajmniej swoim brzuchem, tak żeby dziecko odczuwało jakieś ruchy. Bezruch nie jest dobry dla Twojego maleństwa. Kiedy dziecko się już urodzi, albo urodzi się z ciąży zagrożonej, kiedy nie mogłaś się ruszać tak jak należy, albo na przykład kiedy urodzi się jako wcześniak, wtedy nie ma w mózgu wystarczającej ilości połączeń nerwowych. Jeżeli nic nie zrobisz, dziecko będzie niespokojne i to będą takie bardzo, bardzo ruchliwe dzieci, ponieważ organizm dziecka wie, że ruch pozwala im wypracować nowe połączenia nerwowe. Pozwala wykształcać dendryty, pozwala zwiększać objętość mózgu. Z tylu komórek nerwowych, ile ich tam jest, ale możesz to robić również Ty i zacząć robić to jak najwcześniej. W jaki sposób? Trzeba stymulować maluszka. Jak to robić? Możesz głaskać, turlać, obracać, przekładać maleństwo, masować je. Malutki masażyk, masaż stópek, masaż dłoni, masaż buzi, masaż plecków, dotykać i dawać tyle ruchu, ile jest to możliwe. Rozkładać rączki, rozkładać nóżki, przyciskać malutkie nóżki do brzuszka, zrobić taką gimnastykę maluszkowi. To wszystko to są bardzo stymulujące rzeczy i one są strategiczne. I teraz znacznie lepiej, jakbyś miała zamiast tradycyjnego łóżeczka, jakbyś miała kołyskę. Kołyska pozwala również stymulować mózg i układ nerwowy do rozwoju, zwłaszcza w sytuacji, kiedy miałaś zagrożoną ciążę. Oczywiście ja polecam kołyski zamiast łóżeczek z tego względu, że to rozwija każde dziecko. A najlepszą kołyską, jaką możesz znaleźć, jest kołyska, która kołysie się w sposób tradycyjny, z boku na bok, prawo-lewo, ale również wzdłuż. Więc jest stymulacja od razu mózgu i układu przedsionkowego. Układ przedsionkowy jest strategicznym układem w rozwoju dzieci. Odpowiada za motorykę, za poruszanie się, za odczuwanie. To jest bardzo, bardzo ważne. Twoim zadaniem jako matki i Waszym zadaniem jako rodziców jest oczywiście kochać dziecko, zapewnić mu bezpieczeństwo, ale również zapewnić mu jak najlepszy rozwój i stymulację. Pamiętaj, moja droga, o tych 250 tysiącach komórek nerwowych na minutę. Jeżeli nie uda Ci się ich zorganizować w czasie ciąży, organizuj je i stymuluj mózg małego dziecka zaraz po porodzie. A przede wszystkim bujaj się w ciąży i bujaj dziecko, ile tylko można zaraz po urodzeniu. Wszystkiego dobrego, pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Jeżeli uważasz, że ten materiał warto udostępnić, bardzo bym prosiła, byłabym wdzięczna. Byłabym wdzięczna za lajka. Jeżeli masz do mnie pytanie, zadaj je proszę w komentarzu. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.